spotkanie serca. Kończymy dzisiaj zajęcia. W końcu czuję, że mogę oddychać pełną piersią. Czuję jakby skorupa, nie wiem, zaciśnięta na moim sercu pękła. Nie wiem. Ja nawet nie wiem, jak podziękować wszystkim, a też sobie, że w końcu to się wydarzyło. No i po prostu... Teraz mogę żyć. Poszerzam perspektywę. To spotkanie, nasze czwarte spotkanie, jest szczególne. Najcudowniejszy warsztat. Jest inny, jak wszystkie. Jakie było pytanie? Czym jest tantra? Słowami to się tak nie da. To jest tantra. Tutaj. Tutaj. I'm grateful. Cztery spotkania, proszę. Tylko cztery? Myślę, że więcej. Gdzie mam patrzeć? Przepraszam. Pytanie brzmi, co to jest tantra? For me, tantra is like the life. Bad? Powiem, że tak jak ludzie się nudzą, nie mają co robić, to że wymyślili tantrę, nie? No to z tą tantrą, no to tak się nauczyli, że tak w sumie z nią jest lepiej niż bez niej. You just have a simple program. No i tak robią to, czują to i to tak płynie. Life, love. Ile pani płynie? And brief. To i ciałem pracować. Trzeba dużo ciałem trzeba pracować. To wtedy ten oddech jeszcze bardziej płynie. O, tak. Tak. Zapraszamy. Mamy tutaj dużo wody i poduszek. Będziecie walić, chodź, aż się rozpłyniecie. Zmienia jakby sposób doświadczenia rzeczywistości tak na co dzień. I w tych mniej codziennych momentach też. No spoko, już spoko. Powoli. Moja cześć, powiem, a wiesz, że ja pracowałem z ludźmi? Z kimi? No z wami. Tak, to prawda, cały czas. Cześć Elficzko. Cześć Elficzko. Inaczej. Przychodzi elf, a mówi tak, zgubiłem się w lesie. Ja bym powiedziała, że fajnie być elfem. Witaj w domu. No. Z jakiej telewizji pani jest? Z telewizji serca, proszę pana. A, z tej. Tak. Miłość. Tak, to właśnie teraz mnie zajmuje. Wspaniale się z tym czuję. Dzięki wam, kochani. Dzięki Mario, dzięki Gaja. Dzięki asystenci wszechświata. Jesteście cudowni i... On n'a pas un cœur pour l'amour et un cœur pour la haine. On a un seul cœur pour tout.